Cześć, witam na kanale. Dzisiaj będzie film o czosnku, ale o takim zupełnie innym, niespodziewanym sadzeniu czosnku. A zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Spójrzcie, tu mamy taki czosneczek, który po prostu albo główka się rozpadła i wyrosła samotnie. Jeden ząbek sobie puścił i rośnie. I tak, taki czosnek zostawiamy w spokoju, ale dzisiaj chcę Wam pokazać, co się stanie, jeśli przypadkiem przeoczycie główkę czosnku. Spójrzcie. Tu mamy taki przykład. Właśnie jak przeoczyliśmy główkę czosnku podczas zbioru zeszłorocznego. Tam mam jeszcze dwa takie miejsca. I zaraz Wam pokażę, jak to wykorzystać. Ponieważ w takim stanie, jak to teraz jest, czyli że główka sama się podzieliła i rośnie, nic z tego nie będziemy mieli, żadnego pożytku. Natomiast jeśli taki oto czosnek wykopiemy, pamiętajcie, żeby kopać dość daleko, ponieważ ten czosnek się już raz, że ukorzenił, dwa, że ta główka na pewno była trochę dalej. Spójrzcie. Taki oto czosnek tak nam się podzielił z ząbków. Tu jeśli tak jeszcze się przyjrzycie, widać dokładnie, że tu było główne, cała główka, a teraz mamy piękne sadzonki już z korzeniami. Ja zaraz wykopię tamte pozostałe i pokażę Wam, jak to wykorzystać. Spójrzcie, i tu mamy tyle sadzoneczek. Sadzonki, dziwnie to brzmi trochę, że sadzonki czosnku, ale mamy tutaj bardzo dużo. Ogólnie tutaj zostało cztery główki niewykopane, no i tak porosły. Teraz, pomimo tego, że pada, taki oto szczypior należy chociaż odrobinę skrócić. Nie jakoś bardzo dużo. Praca ze statywem. Mam nadzieję, że teraz się nie przewróci. O. Nie bardzo dużo, ale jednak delikatnie. Proszę. O. Robimy to po to, żeby zmniejszyć jak najbardziej powierzchnię parowania wody. Teraz takie oto sadzonki bierzemy do i sadzimy do gruntu. Z racji tego, że bardzo mocno wieje, ja pokażę Wam, jak takie oto czosnki sadzić. Mianowicie robimy dość głęboki otwór. Staramy się przykryć wszystkie korzenie. Ten oto czosnek sadzimy od siebie w odległości około 10 cm. Samo sadzenie nie jest jakoś bardzo skomplikowane. Należy tylko pamiętać, żeby przykryć całe korzenie. Ja sadzę resztę, bo tutaj mam ich parę sztuk. A Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji, do kanału, do obserwacji, do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.